Hello, hello, witam w kolejnym odcinku. To jest już 20 odcinek z tej serii. No i w przerwie byłem w mieście. Kupiłem ink, który przyda się do questa. Zebrałem troszkę pieniążków, bo minęły 2 tygodnie, czyli 2 niedziele. Czyli zebrałem 3 srebra dodatkowe. No ale niestety, musiałem kupić ink, więc to kosztowało mnie 1,5 dolca. Pozbierałem bardzo dużo surowców, zupgrade'owałem piecyk. Surowców pozbierałem, widzicie, prawie że 500 węgla, 85 iron ore, kleja dużo zebrałem, river sand, no i przy okazji zbierania iron ore wypadł mi jeden gold nugget i dużo srebra. Srebra aż 12 sztuk. Jeszcze chyba nie mam zastosowania dla srebra. No nie mam. No ale na pewno to się w przyszłości przyda. Jeszcze dodatkową rzecz odkryłem całkiem niedawno, że tutaj, gdzie jest ta kładka, jest takie powalone drzewo. Ja to drzewo rozebrałem, no i mamy teraz dodatkowe przejście na północ do spalonego domku, za którym skrywa się grób. Grób, który też rozebrałem, bo tu była cała ta otoczka i krzyżyk rozwalony. Ja to rozebrałem, no i mógłbym ekshumować te zwłoki. Ja będę chciał to zrobić i posadzić tutaj inne zwłoki. No i ładnie przyzdobić ten grób. Może coś z tego wyniknie, jakiś, nie wiem, kwestik? Cholera wie. Tak więc, jeśli chodzi o ten odcinek, to myślę, że skupimy się teraz na stali. Zrobimy sobie wszystkie potrzebne nam stalowe narzędzia. Tak więc, zdaje się, że większość już potrzebnych mi przedmiotów to ja mam w posiadaniu. Tak więc tylko i wyłącznie podejdziemy sobie do kowadełka i... zrobimy sobie steel pickaxe, steel shovel, iron hammer przede wszystkim, ale tu widzimy jest potrzebny kompleks iron parts, więc myślę, że jak zrobimy dwa razy simple iron parts, to możemy potem zrobić tak z 6 tych kompleks złożonych części stalowych, żelaznych, przepraszam. No i z tego możemy teraz zacząć się bawić w narzędzia. Iron hammer. Szybciej będziemy pracowali. Dawaj mi młoteczek. Od razu go przywdziejemy. Efektywność 100%, energii żre tyle samo. Czyli po prostu szybciej pracujemy. Pickaxe 2. No i tyle. Koniec odcinka. Nie no, znowu musimy iść spać. To jest właśnie ta najgorsza część w pracy w Graveyard Keeperze, że praktycznie zrobimy jedną rzecz i idziemy spać. Samo to spanie zabiera nam najwięcej czasu. Ale o tyle dobrze, że w porównaniu ze Stardew Valley, gdzie każdy dzień trzeba było wykonać pewne czynności, żeby, wiecie, nie zostać w tyle, tak tutaj można spać do woli. Zrobiłem pickaxe, to teraz łopatkę. I został mi do zrobienia axe 2, toporek. Czyli jeszcze kompleks iron parts potrzebuję. To jest skrawcone i mamy axe 2. Zobaczmy, ile teraz zostało mi stalowych sztabek. Pewnie nie za wiele. No 19, no wiadomo. Troszkę ich porobiłem w zapasie. Co by nie marnować czasu na odcinkach. Myślę, że tego nie lubicie. Bo to jest tylko i wyłącznie bieganie w prawo i w lewo. Więc tak, axe 1 sobie wrzucimy i to sobie wrzucimy. Zobaczcie, ile pomarnowałem narzędzi. Pełno, pełno. Gdzie go zdobyć? Kupuje się ink u astrologa. Za $1.50. Znaczy za jedno srebro i 50 miedziaków. Poużywajmy wszystkie narzędzia. Ok, czyli to już mamy. Pyk. Możemy odłożyć wszystkie party. No i teraz, na co byśmy mogli poświęcić trochę czasu? Ja wam pokażę jeszcze jedną rzecz. Chodziłem z łopatkami. I wszystkie drewiszcza, co tu były, te pięki, to ja je powykopywałem. Tu i przede wszystkim na południu. Tu były same pięki, a teraz zobaczcie, ile pięknych drzewek i do tych dużych mi urosło. No to warto sobie to zainwestować, bo teraz będziemy mieli tutaj taki mały las. Jak to wyrąbiemy, to będziemy mieli bardzo dużo drzewa. I w międzyczasie, podczas kopania tych wszystkich pięków, byłem w stanie zbudować 4 miejscówki na... O, to będzie dobre zdjęcie do odcinka. Pyk.
4 miejscówki na spalenie zwłok. Nie byłem dawno właśnie na dole, żeby zobaczyć, jak moje zwłoki tu wyglądają. O, osiołek przyniósł truchełko. Ono już to zdążyło zgnić. 0% ma. Patrzcie, jaka bieda. No nic, będziemy musieli to przerobić. W ogóle widzimy, że ja nie wszystko zrobiłem na niebieskie pointy. Zostało mi jeszcze to, to i to. A nie mam babeczki. Dobra, zajmijmy się obrabianiem tych zwłok. Może kilka sztuk uda mi się dzisiaj obrobić. Skórę usuniemy. No, akurat skończyła mi się energia. Więc pójdziemy się przespać. Wrócimy tu z powrotem. Usuniemy wszystkie potrzebne przedmioty z ciała. No i w technologię. Kurczę, jest tyle roboty. Podziemia trzeba rozwinąć. Trzeba iść głębiej, tam pozabijać potworki. No jest co robić. Ale spokojnie. Mamy dużo czasu na grę. Więc tak, kimono. Zwłoczki sobie spenetrujemy. Preparujemy. I tak dalej. No śpi panie szybciej. Nie chcę go budzić, bo to chcemy mieć energii na maksa doładowanej. Więc wracamy do truchełka. Tam koledzy mi wcześniej radzili na czacie, że czaszki to opłaca się zbierać. Na razie, żebym nie wykorzystywał na szatanistyczne, okultystyczne rzeczy. Tylko pozbierać ich sporo, bo zdaje się jest potrzeba 20 czaszek. Więc to jest wiedza, która się przydaje. Dzięki temu nie marnujemy później czasu naszego. Z czaszkę usuniemy. To tu możemy uzyskać jakąś fiolkę. No i chyba wszystko, tak? Mięsko na pewno usuniemy. W ogóle wszystko z niego usuniemy. Nie wiem, czy kość nam się przyda, ale czemu by nie? Okej, zapamiętam. Słyszałem, że tam jest jakiś bug z tym. Znaczy bug. Jakoś to w głupi sposób rozwiązali. Żeby zarabiać hajs, to musisz mieć tak naprawdę dobrze rozwinięty kościół. Jak go rozwiniesz, to nie możesz go rozwijać. No. No i to jest taka głupota. O, jest bucket of blood do zrobienia. Potrzebuję krew. Ja nawet nie wiedziałem, że tu się da to zrobić. Moglibyśmy to zrobić, a podobno da się też to zdropić. Ja na razie chyba sobie daruję robienie tego. Myślę, że to zdropię gdzieś tam w podziemiach. Dobra, odkładajmy syfy, co pozbieraliśmy z ciałek. Też wiecie co, mam 6 fate pointów. Może ja to przeskanuję, chociaż wolałbym mieć babeczkę ze sobą, żeby dostać jeszcze więcej. Nie wychodzi dużo więcej, tam nie wiem, z 2 punkciki. A, jeszcze to może. Pigskin paper. Póki mam energię. Chciałem papier zrobić, o ile się da. Bo ja nie pamiętam, czy to było na tym stanowisku. Jest, clean paper. Tego potrzebujemy 10. No to zrobię 20. Bo to nam daje study points. No i 10 mamy do oddania do questa w karczmie. Bo ostatniego nie damy rady zrobić. No kurczę, na jednego nam brakło. Ale spoko, nie jest nam potrzebne. Jak będziemy potrzebowali, to tylko podejdziemy do stolika, naciśniemy F, zużyje nam jeden punkt energii, już będzie. Ja sobie to odłożę tutaj ładnie. Pigskin paper też. Weźmiemy 10 sztuk papieru i zaniesiemy to do tej skrzyneczki. Albo wiecie co, karczma jest otwarta. Ja pójdę do karczmy. Wiem, że nie mam energii. A to nie jest kłopot. Bo jak się rozmawia z ludźmi, to energia nie jest zjadana. Powinna być chyba nawet karczma otwarta i ten pisarz będzie tam siedział.
Dobra. I tu na północ. Już pamiętam wszystkie te lokacje. Wchodzimy, witaj panie pisarzyku. Ja tu mam dla ciebie 10 papiera. Ło, super, super. No i masz tu jeszcze 10 ink. Zadanko wykonane. On się uśmiechnął, tu widać. Gdzie chciał napisać poemat dla tej czerwonej babki. Mamy mu przynieść winko i jakąś tam poetycką energią, wtedy dla nas będzie pisał jakieś powieści. Spoko, ask for story. Aha, czyli za jedno wino ze srebrną gwiazdką dostaniemy jeden poemat ze srebrną gwiazdką. To się przyda gdzieś tam w craftingu, z tego co wiem, przy bookwritingu. Tu się da zrobić ink, ale to trzeba rozwinąć, widzicie sobie, scroll shift. Myślę, że jakbyśmy chcieli robić właśnie książki, to wtedy jest potrzebny story. Ach, dobra, olewamy to. Czy tu się da z tobą pogadać, bo ty tak tu stoisz na środku, jakbyś coś chciała. Można z tobą handlować. Tasty and healthy, sweet baking, pies i fish delicious. Tego nie było wcześniej, a ty ziomek? Nie da się z nim tutaj pohandlować. Tutaj też się z wami nie da gaworzyć. Nie mamy niestety stampa. Możemy wziąć teleport stone i kupić ten pie. On tylko 80 kosztuje, więc ja bym to wziął. Weźmiemy to i zjemy. Skąd tyle kasy? Zainwestuj w technologię Journalist. Dostajemy stories z dialogów. Dobra, skoro mówi, żebyśmy to wzięli, no to ja to wezmę. I co, jak teraz pogadam z kimś, to dostanę story? No i gadam, ale na razie... Nie, pewnie muszę questy wykonywać. Wtedy z każdego questa pewnie dostanę story point. No to nie było drogie, nie? To mogłem sobie na to pozwolić. Właśnie, z dialogów fabularnych, czyli ja już trochę zmarnowałem. Chło, chło, chło. No, przestań mnie przesuwać. Wracamy do siebie, do chatki. Tym skrótem. Trzeba się kimnąć, o, można ze Snake'iem pogadać. Ja to miałem do niego jakąś sprawę. Snake zaraz dopiero przyjdzie, więc ja zdążę się kimnąć. Masz technologię na beamy. Co to są beamy? A ja wiem. Co to jest Gentle Butcher? A, mięsko mogę zdobyć. To jest beam. Bi chyba, tak ci chodziło, pszczoły. Dobra, idziemy spać. Jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę zrobić. Czyli tak, ja myślę, że zdobędziemy teraz dużo niebieskich obelki. A, wooden beam. Mam. Zdobędziemy sobie teraz te niebieskie pointy, bo faktycznie musimy zacząć iść w tę technologię, inaczej się nie rozwiniemy. Ale druga rzecz jest taka, że żeby was tu zadowolić, wojaczkom, to ja chcę wykorzystać 100 pointów czerwonych i pójść w to, bo to 100 to jest dużo tych czerwonych, ale jak zaczniemy pracować na tych wszystkich stolikach, workbenchach i tak dalej, to się okaże, że to wcale nie jest aż tak dużo. No i dostaniemy właśnie lepsze pancerzyki. Mi na tym zależy, tylko chcę zobaczyć, co trzeba zrobić, żeby mieć te lepsze przedmioty. Zobaczmy sobie. Tu jest Steel Sword. Steel partsy są potrzebne. Ciekawe. A tu na pancerzyk. Nie mamy pancerzyka, bo jest potrzebny, wiadomo, lepszy workbench. No, to mnie tu ładnie załatwili. Jak zrobić lepszy workbench? Swordmaster. A ja nie chcę tyle pointów marnować.
To mi się na razie nie przyda. To będzie w buildingu. Czyli to będzie to, Carpenter's Workbench. 200 kosztuje. Ja mam problemy z pieniędzmi. Potrzebuję porobić... Wieście kosztuje, żeby mieć steel parts. I tak, potrzebujemy dużo czerwonych punktów. Żeby je szybko zdobyć, musiałbym popracować troszkę ręczną robótką. Glassblower. No wiem, bo jest jeszcze mi potrzebne to. To dużo nie kosztuje, możemy zapłacić. Więc pójdę za twoją radą. W którymś tam odcinku skupimy się właśnie na rozwijaniu tej technologii. Już glassblower mamy na maksa. Ale, wracając do czerwonych punktów. Będziemy ich potrzebowali bardzo dużo, żeby porozwijać te wszystkie technologie. No i w związku z tym można je łatwo zdobyć poprzez robótki ręczne. I robótki ręczne wykonamy tutaj, na stone carving. Pobawimy się trochę właśnie w carved piece of stone. No i wypolerowany. Czyli weźmy sobie to. 150 mnie kosztuje, widzicie, drogo. Już mi się kończą pointy powoli. Dobra, czyli możemy zrobić tą cutter dwójkę. I pójdziemy teraz za hajsem. I weźmiemy kart w Greystone, bo możemy zrobić te ładne wygrawerowane rzeczy. Widzicie, daje plus 4. Jest super zajebiste. Jakbyśmy w tym cały cmentarz porobili, no to będziemy mieli sporo hajsu. Srebro za 12 srebrnych monet. No to jest coś ciekawego. Ale gdzie się srebro robi? Już pointów nie mam. Już niestety nic więcej nie odblokujemy. Ha, się załatwiłem. Mogę wziąć Master Gatherer, bo to jest gdzie pierdółki. Możemy zbierać więcej surowców. Z jakichś tam moich roślinek. No to spoko, to dużo nie kosztowało. Befriend nam się nie przyda. Myślę, że na razie z farmingu nic więcej. Piśmiennictwo by się przydało. To kosztuje 5, a to daje scroll shift. 5 i 5. Dobra, weźmy jeszcze to. Ale żeśmy podblokowywali przedmiotów. Bardzo dużo, bardzo dużo. I jeszcze Assembling Liquids, Church Workbench. Ale to już mamy blueprinta na to. Nie wiem, czemu dało nam drugi raz. Kłopota. A daje nam jakieś likwidy. Acid Injection i Lye Injection. Suwa nam jedną czerwoną i jedną białą, a tu dodaje jedną czerwoną i jedną białą. Spoko są te rzeczy. Można ostro ciałkami manipulować. Też bym w to poszedł. I później dochodzi nam stół do balsamowania i jakiś tam jakaś półeczka. I jeszcze Gentle Butcher. Tyle tych technologii zebrałem właśnie przez te zbieractwo, że widzicie, ile rzeczy udało mi się odblokować. Farmer. Możemy wybrać dobre seedy i zbierać jeszcze lepszy krop. No to by się przydało. 50 zielonych. Zielonych mamy dużo, one powoli schodzą. No i chyba tyle. Z tego co widzimy, nic więcej nie jesteśmy w stanie odblokować. Teraz czeka nas tylko i wyłącznie ciężka praca. Właśnie, to zapomniałem. Ależ im zdał ciała. Jeszcze duże drzewa i X-Men. 50 czerwonych, to szybko zdobędziemy i tą technologię weźmiemy. Na razie z drzewem stoimy całkiem spoko. No i zapomniałem, co miałem zrobić. Mogłem sobie zrobić mieczyk, tak? Ale do mieczyka są potrzebne steel party. Więc niepotrzebnie poszedłem w tą technologię, ale przynajmniej wiemy, co jest mi potrzebne w przyszłości. No nie ciekawie, jeśli o to chodzi. Myślę, że stylów będziemy w ogóle potrzebowali bardzo dużo. Conical flaski to będziemy mogli też porobić. Na razie nie jest mi potrzebne. Zróbmy sobie trochę grafitu.
Myślę, że 10 sztuk wystarczy. I tutaj rozpoczniemy powoli przetapiać. Może setkę damy. Setkę węgla. Przetopimy resztę tego żelaza, które tu zebraliśmy. Może na razie nie wszystko. Bo to i tak będzie długo trwało. Połowę chociaż z tego. To niech się przetapia, to niech się przetapia. Z tego są jeszcze czerwone pointy. Dużo pracy za nami. Doszły nam... Właśnie, ja się tak, wiecie, trochę robię te przestoje, bo się zastanawiam, co miałem zrobić. Fernans 2, Envil 2 mamy. Carpenter's Workbench mamy. Mamy Stonecutter 2. Zobaczmy sobie, co jest tu potrzebne. Doszło nam Polished Brick of Stone. O, i tu już w końcu używamy Iron Chisel. To jedną sztukę. To szkoda. Będziemy musieli mieć tego dużo. Ale nie doszły nam inne rzeczy, bo potrzebujemy to zupgrade'ować. Widzę, że się nie da tego zupgrade'ować. Musimy oddzielnie to postawić. Lipton. Jak się to stawia? No, takie pierdółki są potrzebne. Na przykład wooden plank. Wooden plank możemy zrobić z miejsca. Mamy tu drewna. Możemy porobić gwoździ. Ile tam ich było potrzeba? 18. A mamy 3. Gwoździe się szybko robią. Tą kater dwójkę. Widzicie, to jest większe. Może sobie obrócimy. O, z tej strony to ładnie wygląda. A tu? O, tu jest fajne miejsce. Tam sobie damy. Z daleka, bo mnie to... Bo to brzydkie jest. Dobra, dobra, wiem. Nie będę robił kościoła na dwójkę. Najpierw się zajmujemy innymi rzeczami. Okej, mamy fajny stone. I tu już wchodzą właśnie epickie przedmioty. No, to zaczniemy zarabiać na kościółku. Spójrzmy sobie. Wszystkie jakieś syfiaste rzeczy, co tam nam się nie przydają, możemy sobie przerobić. W sensie, no, odzyskać surowce. Iron ore możemy przerabiać, to tam mniejszy pikuś. Dużo kamienia potrzebujemy. I tu jest carved piece of stone. I do tego są potrzebne fate pointy. Dużo, 3 aż. A do tego są potrzebne polished brick of stone. Natomiast zobaczmy tutaj. Ja już bym zaczął inwestować może w te, co dają... Oj, nacisnąłem klawisz. Zaczął inwestować w te, co dają 4. Stone plinth. Dodaje 4 do grobu. Albo taki ładny krzyżyk. Pytanie, co jest lepsze. To musimy użyć 3 polished brick of stone. Polished brick of stone. A tu mamy carved piece of stone i on zużywa 3 fate pointy. No więc lepiej jest inwestować nie w to, bo jest droższe, a w stone crust. I ten dają po 4, więc dla mnie oszczędność materiałów jest właśnie przy tym. Szczególnie, że przynajmniej na razie potrzebujemy dużo fate pointów. No i gravestone fence 2. Dużo polished brick of stone. Czy zwykłe stone crossy robić? Mogę, ale po co robić te i zużywać niepotrzebnie właśnie iron partsy, skoro mogę sam kamień. Kamień łatwiej się uzyskuje niż to. I szybciej. A też daje plus 3. No wiadomo, że wizualnie może lepiej wygląda. A jak dla mnie to jest spoko. To możemy zużywać na gorsze nagrobki, zamiast tych drewnianych. A
To wszędzie musimy dać. A ja tam mam już dużo grobów, to bym musiał tego zrobić. No sami widzicie ile, w cholerę. 10 tych. 10 tych potrzebuje, no. Zróbmy sobie jedno dla testu, chcę zobaczyć jak to działa. Robimy, robimy, robimy. A, i Iron Chisel mi wraca, ale pewnie się zużywa. Łe, no to panie, pikuś. To nie jest aż taka ciężka robota. Iron Chisel wrócił. O, i niebieskie wchodzą punkciki. Już 15. To szybko nagromadzimy pointów. Widzicie, to nie jest takie trudne. W trankach też mamy dużo przedmiotów pochowanych. No i na przykład mamy 3 Polish Brickstone. No i tu się wkrada pytanie, czy robimy to, czy to. To zużywa 3 kamienia. Zużywa 1, 2 i żelaza. Żelaza 2 sztuki. Że kamień. Kamień lepiej, bo tak energetycznie jeszcze licząc, to 30 zabiera. Ten jest brzydszy. A i tak nie siedzimy na tych grobach. Trochę amerykańskie są. O. Czeka mnie dużo pracy nad kamieniem i będziemy właśnie, myślę, że spędzimy kilka dobrych godzin na zbieraniu kamienia. Ja te wszystkie skrzynki, co tu mam, uzupełniam kamieniami. Nie wiem, czy mogę flicze porobić lepsze. Nie flicze, przepraszam. Chisel. Steel parts są potrzebne. Pewnie się gorzej zużywają. No dobra, czeka nas dużo pracy. Odcinek był dosyć długi. Materiał na razie na YouTubie kończymy. A więc trzymajcie się. Swoje propozycje zawsze zostawiajcie w komentarzach. I zapraszam także na Discorda, bo tam możecie być na bieżąco. Chociażby pytając mnie, co się stało. Na razie.